Sytuacja miasta pod kątem finansowym jest trudna, ale udało się dzięki gospodarności wszystkich służb wygospodarować różnego rodzaju oszczędności poprzetargowe, czyli po prostu e, roboty budowlane, które zlecaliśmy i które były zaplanowane w naszym budżecie idą czasami poniżej kosztów tych, które zostały przewidziane w przetargach czy w kosztorysach. Dzięki temu mamy oszczędności. Plus do tego jeszcze kwota, którą zaoszczędziliśmy, nie wydając jej na zimowe utrzymanie dróg. To zostało wszystko przekazane w ramach budżetu MZD na kolejne inwestycje, takie inwestycje, o które wnioskują i postulują radni. Czyli w tym przypadku będzie to przebudowa kilkunastu ulic na terenie naszego miasta. To m.in. odcinki ulic pomiędzy wykonanymi wcześniej modernizacjami drogowymi, czy części dróg i chodników, których przebudowa pozwoli domknąć cały układ komunikacyjny w danym rejonie. Ulica Brzeźnicka to tysiąclecie od dekabrystów do, do promenady, też już długo oczekiwana inwestycja Brzeźnicka. Podobna nazwa, ale drugi koniec miasta, bo na no Błesznie Od bohaterów Katynia do e, przebudowanej ulicy załogi też dotąd e, nieruszona i będzie ten brakowy, brakujący odcinek e, wykonany. I tak jeszcze e, kilka e, tego typu zadań, e, na przykład e, chodnik w ulicy Kisielewskiego, e, ale e, tych lokalizacji jest 12, można sobie sprawdzić. W e, 10 dzielnic. W sumie przebudowanych zostanie blisko 5 km ulic i chodników. Inwestycja zostanie zrealizowana latem i jesienią tego roku, obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargów.